coś świadkowi wiadomo na temat kampanii, rozpoczętej kampanii, również informacji w tym zakresie w telewizji publicznej nazwanej Sprawiedliwe Sądy oraz kampanii billboardowej? Byłem tym bardzo zainteresowany jako sędzia, jako prezes stowarzyszenia, więc wiem, kto kampanię prowadził, że była to bodajże Polska Fundacja Narodowa, tak to się chyba nazywało. Wiem o spotach reklamowych, wiem o kampanii billboardowej, znam wypowiedzi prezesów tej fundacji dotyczącej przyczyn i działalności, która dotyczyła sądów. Znam wypowiedzi co niektórych polityków aprobujących działanie tej Fundacji Narodowej przeciwko sędziom, więc taką wiedzę posiadam. Kampanię tę uważam za oszczerczą, opartą na różnych albo niepełnych informacjach, albo w jakiś sposób zmienionych informacjach. Ale przede wszystkim to, co jest jakby najgorsze, to jest cel kampanii. Cel kampanii, który w moim przekonaniu polegał po prostu na tym, żeby zniszczyć dobre imię wymiaru sprawiedliwości i praworządności w Polsce. To były kampanie skierowane wprost przeciwko sędziom. Nie miały nic wspólnego z dobrem Rzeczypospolitej Polskiej, jak to się w niektórych wypowiedziach chciało przedstawiać. Wiem, że wielu sędziów czuło się bardzo dotkniętych tymi kampaniami. Świadek przypomina sobie, jak publiczny nadawca uzasadniał potrzebę przeprowadzania tak zwanej reformy. Czy były w tym zakresie jakieś komentarze dotyczące bezpośrednio sędziów, sądów i gener? Mhm. Tak jak powiedziałem, przypominam sobie wypowiedzi prezesów, nazwisk nie pamiętam, tej Fundacji Narodowej, gdzie właśnie mowa była o tym, że ta kampania ma na celu poprawę wizerunku Polski i w Polsce i za granicą. Takie publikacje były w telewizji publicznej. Rozmowy i konferencje prasowe. O ile pamiętam, co chyba nie będzie zaskakujące, były emitowane oczywiście też te spoty, które między innymi wskazywały na to, w sposób twierdzący, że sędziowie są jakby bezkarni, jaka była treść oczywiście reklam, że są złodziejami, kradną różne rzeczy. No to jest, jak rozumiem, kwestia, która jest powszechnie znana. Oczywiście nie wiem, w jaki sposób, dyskredytowanie trzeciej władzy Rzeczypospolitej ma wpływać na poprawę wizerunku Polski w kraju czy na świecie. W moim przekonaniu jest zupełnie odwrotnie. To jest uderzeniem w podstawy działania państwa polskiego. Czy świadek przypomina sobie jakieś konkretne publikacje, które dotknęły bezpośrednio świadka, czy też sądów, czy też chociażby członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja w mediach publicznych? Oczywiście odnoszę to pytanie do tego okresu 2016-2018, kiedy trwały te kampanie zapoczątkowane przez Polską Fundację Narodową, jak świadek wspomniał. Zacznę od tak zwanych pasków, które pojawiają się na stronie czy też TVP, czy chodzi raczej TVP Info. Kilka cytatów, jeżeli Wysoki Sąd pozwoli. Kasta sędziowska niszczy Polaków. Sąd Najwyższy łamie konstytucję. Nielegalne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Kasta sędziowska walczy z demokracją. Sąd Najwyższy postawił się ponad prawo. Kasta sędziowska niszczy państwo polskie. Rządy prawa czy rządy sędziów. Sąd Najwyższy zakwestionował zasady demokracji. Więc
Czy ostatni sędzia Juszczyszyn doprowadził do nędzy Z. Parowicza? Teraz prześladuje szefową kancelarii Sejmu. Dodatkowo obrońcy pedofili i alimenciarzy twarzami oporu przeciw reformie sądownictwa. Polacy nie ufają sędziowskiej kaście. Sędziowie sprzyjali handlarzom roszczeń. Złodziejska sieć w krakowskim sądzie. Szokujący przykład sędziowskiej buty. Sędziowie próbują odzyskać twarz. Polacy nie ufają sędziowskiej kaście. Przestępcy w togach. Sędziowie blokują kariery młodych prawników. Sprzeciw wobec donoszenia na Polskę. To są tylko paski, które odczytałem, ale to są konkretne informacje dotyczące tego, w jaki sposób telewizja publiczna traktuje sędziów i sądy i wymiar sprawiedliwości. Moja ocena jest jednoznaczna, rozumiem, że nie chodzi tutaj o moją ocenę, tylko o informację, czy ja się czułem dotknięty, czy sędziowie są, czują się dotknięci. To chyba nie ma wątpliwości, że tak jest, że takie tytuły naruszają w ogóle dobre imię sędziów i godzą w całość postrzegania wymiaru sprawiedliwości. Są nieprawdziwe i krzywdzące. I oczywiście wprowadzające nierzetelne w żadnej mierze. Mógłbym podać kolejny link, podaję, który po tym ukośniku TVP Info, to jest Kubala, sędziowie kłamią, oszukują, oni boją się o swoje przywileje. To jest taki program, gdzie rzeczywiście jest w programie pan mecenas i pan, który jest pokrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości i rzeczywiście chyba pani Ogórek prowadzi ten program. Jest cała narracja prowadzona o tym, jak to sędziowie są źli, nieprzygotowani. Wszystko, co robią, to teraz walczą o swoje przywileje, a tak normalnie to niszczą tylko innym osobom życie, a potem jak kończą sądzić, to idą sobie na ciepłą kolacyjkę, zapominając oczywiście o tych nieszczęściach i tragediach ludzkich. To jest wszystko oczywiście w jednym tonie, tak? Tam nie ma wypowiedzi jakichś osób trzecich, które zabierałyby inny głos. Inscenizacja zachowania pijanego sędziego. Tą inscenizację można znaleźć na stronie www.wykop.pl i tam jest pokazana właśnie inscenizacja, jak to sędzia miał być pijany, jak się zachowywał, jak się zataczał, upadał, i to jest przedstawiony wizerunek sędziego. Kolejna informacja, wiadomości TVP, sędzia Tuleja znów szokuje. Gdzie sędzia Tuleja jest przedstawiany jako obrońca patologii. Tam jest na końcu materiału, jest właśnie, czy właśnie patologii nie chce zablokować sędzia Igor Tuleja. W sposób nieprawdziwy jest przedstawiona informacja dotycząca tego, w jakiej sprawie zadawał pytania prejudycjalne. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Tytuł TVP w tej samej sprawie: bandyci się cieszą. Taka postawa sędziego to jest dla nich prezent. I chodzi oczywiście o zawieszenie postępowania w związku z zadaniem pytania prejudycjalnego. Potem Studio Polska. Gdzie mowa była też o panu sędzim Igorze Tulei, gdzie przedstawiono go jako sędziego na telefon. Pomylono sędzią Milewskim, ale oczywiście program się toczył, dociera do różnych adresatów i mowa jest o tym, jak to pan sędzia Tuleja miał poprzez telefon z Ministerstwa Sprawiedliwości ustawiać termin rozprawy. Dalej. 23 maja 2018, bo rozumiem, że to jest 18 rok jest ujęty, tak? Jasne. Z początku czerwca 2018 roku, więc chodzi o informacje sprzed tej daty. Okej. To jest 23 maja, panie sędzio, 23 maja 2018. Info na koncie na Twitterze. Jak ustalił Małpa Alarm TVP1, sędzia Piotr Gonciarek miał doprowadzić do skazania byłej partnerki po zakończeniu z nim znajomości. Więcej o całej sprawie znajdziecie państwo w Alarmie i tutaj zobacz więcej TVP Info.
Po ukośniku zwyczajnie się go boję, skutki internetowej znajomości z sędzią, hashtag wiesz więcej. Program o sędzim Gonciarku właśnie w tym dniu 23 maja został wyemitowany, gdzie sędzia Piotr Gonciarek jest przedstawiony jako ten, który naznaczył życie młodej kobiety, że ją prześladuje, wykorzystuje swoją pozycję, by wtrącić ją do więzienia. 20 marca 2018, czyli to rozumiem, wchodzi w grę. Michał Rachoń, prowadzący Minęła 20 w TVP Info, dostaje informację dotyczącą 25 sędziów Stowarzyszenia Justicja, którzy mieli następnego dnia lecieć do Brukseli. Oczywiście mowa jest na Twitterze o tym, a jutro hashtag kasta od 9:15 rano będzie intensywnie pracować w Parlamencie Europejskim nad tym, żeby sprawa sankcji przeciwko Polsce nie zeszła z politycznej agendy w Europie oraz, co dużo ważniejsze, żeby ich w Polsce pod żadnym pozorem nie zreformowano. I oczywiście takich wypowiedzi niewątpliwie było dużo więcej. Ja tylko zebrałem w krótkim czasie tych kilka, które przeinaczały informacje na temat sędziów, mówiły nieprawdę. Programy, które były prowadzone w sposób jednostronny, pod określone tezy, wskazujący na to, że po jednej stronie jest praworządne państwo, a po drugiej stronie są sędziowie, którzy to państwo i demokrację mają niszczyć. Więc ja powiem tak, proszę wybaczyć za to zdanie, ale to tak mi się to trochę wyglądało to dla mnie, jak ja bym się miał zeznawać na okoliczność faktów powszechnie znanych. Bo mniej więcej tak to wygląda, że raczej trudno znaleźć jakąkolwiek wypowiedź w telewizji publicznej, przynajmniej ja takiej nie znam, która pozytywnie wypowiadałaby się na temat trzeciej władzy, na temat sędziów i sądownictwa. Obejrzałem raz program, ten, o którym mówię, który prowadziła pani Ogórek z jeszcze innym prowadzącym. To był po prostu jak jeden wielki jazgot, gdzie stanowisko sądów, sędziów było w sposób jednoznaczny pokazywane, gdzie się głos odbierało występującym tam sędziom. I to jest takie moje ogólne odczucie wraz z konkretnymi informacjami, które mogłem przed chwilą przekazać. Dziękuję. Proszę. Zapytam jeszcze o taki jeden konkretny przykład, który być może świadkowi utkwił w pamięci. Chodzi mianowicie o zmianę ustawy o Sądzie Najwyższym i wypowiedzi europejskich polityków w tym temacie. Czy świadek coś na ten temat wie, aby wizerunek sądów czy też sądownictwa miał jakikolwiek związek z innymi regulacjami w innych krajach dotyczących wyboru sędziów, czy też w ogóle istniejącej procedury? Czy jakieś wypowiedzi europejskich polityków w tym zakresie świadek sobie przysłał? Wysoki sędzie, wnoszę o uchylenie pytania. Wypowiedzi europejskich polityków nie są przedmiotem sporu. Proszę o takie sformułowanie pytania, żeby to się odnosiło wprost do tutaj będącym przedmiotem rozpoznania sprawy. Czy to mówiąc jakby wprost, czy w przekazie publicznego nadawcy w tym okresie 2016-2018 w kontekście zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym świadek odczytywał, czy też miał możliwość zapoznania się z materiałami tam prezentowanymi dotyczącymi sytuacji polskich sędziów, czy wyborów polskich sędziów z procedurą wyborów innych krajów? Czy takie porównania były przez nadawcę publiczną? Tak, pamiętam. Dotyczyło to właśnie samej kwestii wyboru. Tam wówczas była przedstawiana zresztą za Ministerstwem Sprawiedliwości, innymi politykami partii rządzącej, była przedstawiana formuła hiszpańska. Wtedy była moda na Hiszpanię.
jeżeli chodzi o polityków partii rządzących i wskazywano właśnie, że tam jest identyczny model jak u nas, czyli że sędziów wybierają, że sędziów wybiera parlament hiszpański, co oczywiście jak to zwykle w tego typu sytuacjach jest półprawdą, ponieważ może i tak jest, ale kandydatów na sędziów, na członków KRS-u przedstawiają sędziowie. Sędziowie, a nie jak mają to osoby mają legitymację sędziowską, a nie jak to jest u nas, że bliżej nieoznaczona grupa osób, która do tej pory nie została ujawniona w liczbie 25 na jednego kandydata. A czy Świadek przypomina sobie jakieś wypowiedzi dotyczące procedury legislacyjnej formułowane przez ówczesnego komisarza Franza Timmermansa? I jak te wypowiedzi były przez publicznego nadawcę przedstawiane, komentowane? Ja sobie przypominam, to wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, mówiąc oględnie, nie był ulubieńcem Telewizji Polskiej, raczej był w sposób bardzo negatywny przedstawiony. To są jakieś informacje, które no, docierały do mnie z takich przekazów, gdzie ktoś mi zrobił jakiegoś screena i mi przesłał, czy też miałem kilkunastosekundowe nagrania. Ale czy takie informacje konkretnie dotyczące wtrącania się przez Komisję Europejską w sprawie polską, w sprawie polskiej procedury legislacyjnej były w jakiś sposób komentowane przez telewizję publiczną? Coś do świadka w tym zakresie? Taką ogólną informację miałem właśnie w ten sposób przekazywaną, o jaki mówię, ponieważ nie staram sobie dawać więcej kłopotów dla mojej psychiki niż mam do tej pory, więc nie oglądam telewizji publicznej w sposób namiętny. Proszę pana, czy ten przekaz, czy te informacje, o których pan mówi, w jakikolwiek sposób były komentowane z udziałem ekspertów posiadających doświadczenie w tematyce postępowań sądowych? Czy być może jacyś przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich byli przez telewizję publiczną angażowani do tych spraw, byli proszeni o jakieś komentarze? Odbywały się z nimi jakieś wywiady, zostali w jakiś sposób zaangażowani w ogóle do sprawy reformy wymiaru sprawiedliwości szeroko. Mm-hmm. Z tych materiałów, którymi w jakiś sposób się zaznajamiałem, lista komentatorów w telewizji publicznej była dość mocno ograniczona. Sprowadzała się w dużej mierze do tych, którzy w sposób jednoznaczny, mało naukowy w moim przekonaniu, akceptowali wszystko to, co robi się w Polsce przez ostatnich kilka lat. A że zbyt wiele takich osób w Polsce nie ma, no to siłą rzeczy te twarze się powtarzały. Nie było zbyt szerokiego spektrum wypowiedzi specjalistów prawdziwych, rzetelnie przedstawiających informacje na temat poszczególnych aktów prawnych, regulacji, projektów. No zresztą nawet moja wiedza jest wystarczająca do tego, żeby taką ocenę łączyć nie tylko z, powiedzmy sobie, naukowcami, ale także nazwijmy to komentatorami, tak? Komentatorami w tych materiałach na temat sądownictwa. Zwykle były to osoby znowu w sposób jednoznaczny popierające to, co się dzieje w Polsce od kilku lat. Czy w trakcie kampanii Sprawiedliwe Sądy pojawiały się jakieś merytoryczne kwestie? Jakieś kwestie związane z rzeczywistym usprawnianiem wymiaru sprawiedliwości? Czy ktoś pytał Justicję o to, jakich rozwiązań należałoby w tym zakresie poszukiwać? Wysoki Sądzie, wnoszę odpowiednie pytania. Pytania kierowane do Justicji nie mają wpływu na rozstrzygnięcie mniejszej sprawy, ani nie są przedmiotem sporu. Ja pytam o Wysoki Sądzie, o uczestnictwo stowarzyszenia w debacie publicznej i w publikacjach Telewizji Polskiej. I tego dotyczy moje pytanie.
przewodniczący nie uchyla pytania, bo to jest jakby pytanie, które ma doprowadzić nas do ustalenia, jakiej jakości były materiały, które stanowiły z kolei podstawę do wypowiedzi pozwanego, a ta z kolei zdaniem wody naruszyła jego dobra osobiste, w związku z tym sąd nie uchyla tego pytania. Przewodniczący nie uchyla pytania. Ja wobec tego tylko pozwolę sobie powiedzieć, czy w tych publikacjach Telewizji Polskiej w tym czasie, o którym rozmawiamy, pojawiały się jakieś merytoryczne kwestie związane z uzasadnieniem reformy wymiaru sprawiedliwości. Czego w zasadzie dotyczył ten przekaz dotyczący tej reformy? Kampania Sprawiedliwe Sądy, tak się chyba to nazywała, miała w moim przekonaniu na celu tylko i wyłącznie niszczenie dobrego imienia wymiaru sprawiedliwości sędziów. Ani pół sekundy nie kojarzę, żeby przedstawiono jakikolwiek pomysł na to, żeby ludzie w sądach czekali mniej na rozpoznanie sprawy, żeby postępowanie było bardziej sprawne, bardziej rzetelne i tańsze. Nigdy czegoś takiego nie widziałem w tej kampanii. Zresztą ta cała reforma wymiaru sprawiedliwości nigdy też na rzeczywiste zmiany dla obywatela w wymiarze sprawiedliwości nie była skierowana. Były pojedyncze zaproszenia dla przedstawicieli justicji, jeżeli chodzi o wypowiedzi w telewizji publicznej. Oczywiście kojarzę takie programy, program pana redaktora Wildsteina, tak jak mówię, sędziowie, czy pan sędzia Waldemar Żurek, czy pan sędzia Bartłomiej Starosta uczestniczyli w tym programie pani Ogórek. Oczywiście, jeżeli chodzi o to, żeby była jakaś rzeczywista chęć współdziałania ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Justicja co do aktów prawnych, przedstawiania jakiegoś stanowiska, to myślę, że najlepszym tego przykładem będzie sytuacja, kiedy toczyły się prace nad ustawą Krajowej Rady Sądownictwa. My, jako Stowarzyszenie Justicja, przedstawiliśmy projekt wyboru członków KRS-u. Ten projekt był zgłoszony w tym samym czasie, można powiedzieć, co projekt tak naprawdę rządowy, on chyba jako poselski był przepychany w Sejmie. Jak to zostało wówczas stwierdzone, projekt jest ciekawy, nawet dobry, ale w zasadzie z uwagi na to, że nie nasz, to nie powinien być on dalej procedowany. I tak podchodzono mniej więcej do każdej naszej inicjatywy. My jako stowarzyszenie wydajemy bardzo dużo opinii co do aktów prawnych, które są projektowane, procedowane. Na czyją rzecz? Przekazujemy je na ogół albo ministerstwu, albo przekazujemy te stanowiska do Sejmu, Senatu. Od razu zadam pytanie. Czy publiczny nadawca, czyli Telewizja Polska, zwracała się o jakiś tutaj materiał do stowarzyszenia, o jakiś komentarz do proponowanych zmian? Czy w ogóle były jakieś pytania dotyczące tego, jak powinna wyglądać, nazwijmy to, no, jak powinna wyglądać ta reforma? Nie przypominam sobie takich propozycji, nie przypominam sobie jakichś rzeczowych debat na ten temat. Oczywiście teraz, już tylko dokończę, zdarzają się takie sytuacje, że oczywiście organizujemy konferencje prasowe. I wtedy, bo informacja jest powszechna, więc są tam też przedstawiciele TVP czy TVP Info. Jaki z tego jest przekaz, to tak jak mówię, trudno jest mi powiedzieć. No właśnie, czy pan bądź ktokolwiek z przedstawicieli stowarzyszenia, czy to sędziów Justycja, czy może jakiś inny, o których może pan mieć wiedzę, brali udział w tych materiałach, czy w tych publikacjach telewizji publicznej, które dotyczą stricte materii właśnie reformy wymiaru sprawiedliwości. Pytam oczywiście okres 2016-2020. Nie przypominam sobie takich sytuacji. A wiedziałby pan o tym, gdyby taka... Zapewne. Myślę, że jeżeli miałaby się toczyć jakaś rzeczowa, merytoryczna dyskusja, to byłaby informacja o tym, zarząd byłby poinformowany i pewnie taka informacja by do mnie dotarła z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością. Te programy, które mówię, które oglądałem, to raczej cały czas się sprowadzały do tego, że
że no, sędziowie są źli ludzie, złodzieje, nic nie robią, są niedouczeni, w związku z tym musimy zmienić wymiar sprawiedliwości, czyli wprowadzić tak naprawdę swoich ludzi. I to była cała merytoryczna dyskusja na temat zmian w sądownictwie przez ostatnie 4 lata, albo i więcej. Ale rozumiem, że są obowiązki telewizji publicznej, które wynikają z regulacji prawnych. Nie będę sięgał. Według mnie te wszystkie, które ja znam, publikacje były jednostronne. Przedstawiały tak naprawdę tylko i wyłącznie poglądy jednej strony. Były nierzetelne, nieraz wręcz prostackie. Nie były to programy, które są emitowane z odpowiednim dystansem do tematu. To były informacje, programy zaangażowane, mocno zaangażowane. Więc to są takie, na pewno nie polegały one na wyważeniu, powiedzmy sobie, argumentów, racji jednej i drugiej strony. Więc są takie jakby trzy, cztery podstawowe cechy, które kojarzę z misją telewizji publicznej, a które w żadnej mierze nie zostały nie tylko spełnione, ale wręcz odwrotnie można powiedzieć, że były idealnym przykładem zaprzeczenia tych wymogów, które są stawiane na telewizji publicznej. Wysoki sędzia, ja wyczerpałem pytanie, ale pan pozwany jeszcze chciał zadać jedno pytanie. Tak, proszę. Z tego rozumiem, że świadek nie był nigdy, czy w większości tych przypadków nie był osobiście pokazywany ani wymieniany w telewizji. Panie, tak, nie. Nazwiska. Ale powiedzmy, przeważnie, tak, z tych materiałów. I pytanie jest takie, czy świadek uważa, że w tych materiałach, w których nie był pokazywany i nie był wymieniany z nazwiska, czy świadek czuł, że jego cześć i godność została naruszona? Jak świadek w ogóle odbiera całą tą kampanię, która się właściwie do dzisiejszego dnia toczy w telewizji? Czy to narusza godność grupową? Niewątpliwie tak. Czułem, że te programy, które pokazują sędziów jako grupę, jako złodziei, jako kastę, jako kogoś, kto prowadzi jakąś wojnę z państwem, ze społeczeństwem, to mnie to bardzo dotyka i uderza w moją godność, bo myślę, że każdy przyzwoity sędzia to, co robi, to robi właśnie w jednej służby dla ludzi, dla zawodu, dla Rzeczypospolitej. A tymczasem, jak nigdy, trochę już żyję na tym świecie, nagle po raz pierwszy w moim dorosłym życiu, po raz pierwszy jest taki atak ze strony ekipy rządzącej, i tym samym telewizji publicznej. Bo jeżeli my mamy jako stowarzyszenie, mogę powiedzieć w imieniu swoim, w imieniu wielu sędziów mogę to powiedzieć, bo przecież prowadzę takich rozmów tysiące. Jestem prezesem stowarzyszenia od 4 lat. Więc myślę, że mam legitymację do tego, żeby odpowiadać nie tylko w swoim imieniu na to pytanie. Bo jeżeli my jesteśmy zmuszeni do pewnego reagowania, już nie chcę mówić tutaj o tych komórkach justicji, bo to pytanie było uchylone. Ale to na dobrą sprawę, czy ja reaguję, czy justycja reaguje na wypowiedzi partii rządzącej, czy telewizji publicznej, to często jest to znak równości. I w ten sposób staramy się informować społeczeństwo, bo właśnie społeczeństwo ma do tego prawo, żeby ta telewizja ma prawa, a telewizja publiczna ma obowiązek w moim przekonaniu dostarczać prawdziwych informacji, dostarczać takich informacji, które szanują prawa innych ludzi, szanują prawa wszystkich grup zawodowych, społecznych i które nie dzielą Polaków, tylko rzeczywiście dbają o państwo, interes publiczny, jak sama nazwa wskazuje, telewizji publicznej. Dziękuję bardzo. Czy strona powodowa będzie miała jakieś pytanie? Tak, Wysoki Sędzio, mam pytanie. Proszę. Przedstawił Pan tutaj liczne materiały przygotowane na telefonie komórkowym.
Chciałbym zapytać o źródło tych materiałów. W oparciu o jakie źródła przygotował Pan je na dzisiejsze wystąpienie? O screeny oraz, jakieś wycinki materiałów telewizji publicznej. Rozumiem, czyli bezpośrednio ze strony internetowej Telewizji Polskiej. Pan tak, no nawet przecież podawałem też linki, które zaczynały się TVP. Mówił Pan o portalu Wykop. No, o, oczywiście. Czy weryfikował Pan autentyczność przygotowanych materiałów? Po wejściu na ten Wykop, to był jeden podany tylko i wyłącznie z tych wszystkich, gdzie podawałem na ogół TVP. Nie podawał Pan źródeł, w związku z czym mam trudności w odniesieniu się do... To Pan uważa, że nie podawałem źródeł. Jeżeli mówiłem, że po TVP info jest ukośnie... Pytanie i odpowiedź, żeby nie było takiej dyskusji między świadkiem a stroną, to poproszę uprzejmie o zakończenie odpowiedzi, a potem dopiero następne pytanie, dobrze? Więc tak jak mówię, na ogół są to linki, które mogę podać z TVP Info, czy też TVP. Ten jeden rzeczywiście był Wykop i to jest konkretny link, gdzie można sobie na niego wejść, mogę udostępnić, przekazać Wysokiemu Sądowi. I tam jest fragment 30-sekundowy programu z TVP. Proszę o dalsze pytanie. Chciałem zapytać, jak rozumie Pan naruszenie godności poprzez materiał telewizyjny? W jaki sposób materiał prasowy czy telewizyjny? To nie jest pytanie co do faktu. To jest ogólne bardzo pytanie, ale niektóre pytania strony pozwanej też były dość ogólne, więc... Na razie jeszcze przewodniczący takiego pytania nie uchyla. Sąd rozumie, że to jest pytanie o naruszenie jakimś konkretnym materiałem, może na jakimś konkretnym przykładzie, jakby Pan nam świadek to opowiedział. Bardzo proszę. Z pewnym, czy z grupami zawodowymi, czy w ogóle z grupami społecznymi łączą się pewne wartości, jak rzetelność, praca, odpowiedzialność, służba państwu, dbałość o dobre imię, zaufanie społeczne. Jeżeli te wszystkie, czy też niektóre wartości, które niewątpliwie łączą się z wykonywaniem zawodu sędziego, są bezceremonialne, bezpardonowo niszczone, to w tym wypadku uważam, że uderza się w godność sędziego. Dziękuję.